Bezpieczne logowanie do mBanku Internet Explorer. Na początek kilka uwag. Aby zwiększyć poziom bezpieczeństwa, nie dodawaj adresu strony logowania do ulubionych. Nie wchodź na stronę logowania za pośrednictwem stron innych niż www.mbank.pl. Lepiej wpisać nasz adres własnoręcznie niż go wyszukiwać. Tak jest bezpieczniej. Po wejściu na stronę www.mbank.pl kliknij przycisk Logowanie. Zanim zalogujesz się do systemu transakcyjnego, upewnij się, że połączenie z mBankiem jest szyfrowane. W pasku adresu zobaczysz HTTPS zamiast zwykłego HTTP. Certyfikat bezpieczeństwa witryny możesz sprawdzić w zależności od przeglądarki. Zalecamy ich stałe uaktualnianie do najnowszych wersji. W przeglądarce Internet Explorer 8 z menu Plik wybierz pozycję właściwości. Pole adres URL powinno zgadzać się z tym w pasku adresu przeglądarki. Kolejny etap to weryfikacja certyfikatu. Sprawdź najważniejsze informacje, takie jak wystawca, witryna, dla której został wystawiony oraz data ważności. Każdy certyfikat posiada inny odcisk palca. Jego wartość znajdziesz zawsze na stronie mBanku w zakładce Bezpieczeństwo. Link do sekcji Bezpieczeństwo znajdziesz pod przyciskiem Logowanie na stronie głównej mBanku. Zamieszczamy go też bezpośrednio pod tym filmem. Po upewnieniu się, że połączenie jest bezpieczne, możesz zalogować się do systemu transakcyjnego mBanku.